pokój i dobro. Najbardziej niezwykłym elementem chrześcijaństwa jest to, że Bóg, który jest przedwieczny, niematerialny, nieskończony, objawił się nam, ludziom, jako zwykły człowiek. Przypominamy sobie o tym za każdym razem, kiedy wyznajemy wiarę w Jezusa. Dzisiaj Jezus to jest imię, które jest święte, bardzo wzniosłe. Nikt nie nadaje tego imienia swojemu synowi. Ale 2000 lat temu w Palestynie imię Jezus było zupełnie normalnym imieniem, które nadawano dzieciom. Jezus się niczym nie różnił jako dziecko od swoich rówieśników. Też grał w piłkę, też bawił się na podwórku, też musiał się uczyć czytać i pisać, a nocami być może śniły mu się koszmary. Nikogo nie dziwiło, kiedy Maryja wołała Jezusa, żeby wracał już z podwórka do domu. Jezus stał się człowiekiem zupełnie takim samym jak my. Miał bardzo konkretne rysy twarzy, miał konkretne geny, konkretne DNA, które odziedziczył po swoich przodkach. Ewangeliści Mateusz i Łukasz przedstawiają nam genealogię Jezusa, jego rodowód, żeby pokazać, że nie wziął się znikąd, ale wszedł wręcz fizycznie w konkretną historię konkretnych ludzi. Tych genealogii nie należy rozumieć tak dosłownie historycznie, ale przede wszystkim odczytać ich treść teologiczną. Na przykładu Łukasz wylicza 76 przodków Jezusa. To znaczy, że Jezus jest 77, a 77 w mentalności hebrajskiej to jest pełnia. Co więcej, tyle razy Jezus nakazał Piotrowi przebaczać, wskazując, że on sam jest doskonałym przebaczeniem. Mateusz wylicza 42 przodków Jezusa. To jest 3 razy 14, a według zasad hebrajskiej Gemary 14 to była liczba króla Dawida. Jezus jest więc trzykrotnością króla Dawida, jakby doskonałym jego potomkiem. Ale te genealogie nie wskazują tylko na wzniosłość Jezusa. Wręcz przeciwnie, pokazują, że historia, w którą wchodzi, jest historią ludzi grzesznych i słabych. Dla przykładu, cztery kobiety, które wymienia Mateusz w genealogii Jezusa, to są wszystko cudzoziemki. Co więcej, Tamar i Rahab to były prostytutki. Rut sama weszła Boozowi do łóżka, a Batrzeba grzeszyła z królem Dawidem. Tenże król Dawid z tego powodu zabił też męża Batrzeby, jego syn Salomon na starość cił bożki pogańskie, a wnuk Dawida, Roboam, jest przez Pismo Święte określony jako najgłupszy z ludzi. No, niezbyt chlubni przodkowie. Ale to jest właśnie to, o co chodzi. Bóg nie wybrał sobie doskonałych ludzi i nie przyszedł na ziemię po to, żeby ich pochwalić. Ale Jezus jest Bogiem, który wchodzi w historię grzechu, w historię słabości, po to, żeby ją zbawić. To właśnie znaczy imię Jezus. Bóg zbawia. I to jest dobra wiadomość dla mnie i dla ciebie, bracie. Za każdym razem, kiedy w kredo mówię, że wierzę w Jezusa, to mówię o Bogu, który wchodzi w moją historię życia, która często nie jest wiele lepsza niż dzieje przodków Jezusa. Mówię o tym, że mój Bóg mnie zbawia. Mój Bóg nie brzydzi się moim grzechem, moją słabością, ale On przychodzi, aby być blisko mnie i dawać mi swoją miłość, dawać mi swoje wybaczenie.